Znaczy, jestem trochę jajem, ale sobie zrobiłam takiego ulubionego koczka, bo po pierwsze nie chciało mi się przejmować włosów, a po drugie dlatego, że byłam na siłowni i też mam dlatego taki strój. I powiem wam, że musiałam przyjechać, chciałam iść jeszcze do sklepu, bo dla Żulowej, Żulowa ma urodziny i chciałam jeszcze coś, wiecie, do prezentu dokupić, a kurde, musiałam wrócić, bo jacyś, nie wiem, fachowcy czy coś będą po ekspres przyjeżdżali i muszę im przekazać ten ekspres. Nie lubię strasznie, jak ktoś przyjeżdża, bo Julina źle reaguje. Jak jestem sama, nie lubię tego, bo muszę ogarnąć i te osoby, i ją, i tak dalej. No, ale ogólnie chciałam wam powiedzieć, w ogóle mam takie krótkie, bo znowu się nie wiem, czy wam pokazywam, czy nie, mega krótkie i dobrze, cieszę się. Idę dzisiaj ze Stefanem na wizytę do weterynarza, właśnie w sprawie tej ostatniego, nie wiem jak to nazwać, choroby, tych takich rewolucji żołądkowych, można tak to nazwać. I jest bardzo duża poprawa, więc się bardzo cieszę na tą wizytę, bo to już będzie taka kontrolna. Jeszcze dzisiaj nie dostał leków, bo na dzisiaj już nie miał, no bo dzisiaj jest ta wizyta, więc na dzisiaj nie miał, miał na wczoraj. I wybrał oczywiście do końca, wszystko mu dawałam, pilnowałam tych godzin i tak dalej, bo tam się nie mogły nakładać dwa leki. No i dzisiaj myślę, że ja go już nawet nadczo nie trzymałam, bo miał być niby nadczo, żeby zrobić ewentualnie jakieś badania dodatkowe, ale ja go już nie trzymałam nadczo, no bo jak i tak jest już dobrze, nie trzeba będzie pewnie robić żadnych badań. Więc po prostu powiem i myślę, że dostanie kilka jakichś tam leków jeszcze, wiecie, żeby przeciągnąć to leczenie, dokończyć. Nie wiem, zobaczymy, powiem wam oczywiście po. Ale fajnie, mega się cieszę, że już się wyprowadził z tego. Pewnie wiecie, no to szczeniak, one bardzo łatwo łapią różne rzeczy, więc mam nadzieję, że to nic, co będzie nawracać. Tego się jedynie boję. Byłam na tej siłowni, mega gówno, słuchajcie, ja tak nie lubię. Ja chodzę, bo wiecie, mam takie poczucie, że no, coś muszę takiego robić, nie mogę być taką kluchą rozleniwioną, która tylko robi taką pracę, można powiedzieć, statyczną, nie wiem jak to nazwać, ale że po prostu bez tego ruchu, no niby chodzę na spacery z psami, ale to nie jest do końca taki w pełni ruch i tak dalej, ja nie wzmacniam ciała, tylko wiecie, tylko sobie chodzę. Dlatego spoko, jak najbardziej spacery, ale no, nie no, ja jednak muszę coś więcej robić, więc raz w tygodniu no, chodzę minimum, ale ja tego tak nie lubię, że zazwyczaj chodzi właśnie raz, no ewentualnie jak mam możliwość, to słuchajcie, w tym tygodniu idę jeszcze na jogę. Jezu, jutro idę, jutro. To będzie taka beka, zapisałam się właśnie dzisiaj. Ja zawsze chciałam iść na jogę, ale nie było nigdzie blisko u mnie jogi. No ja też na Fit Profit, więc nie było co, kto to akceptował. I słuchajcie, ja nie mogę, i na to mogę, to będzie taka dzicz, ja czuję, że to będzie mega beka, ale chciałam bardzo testować, tylko że właśnie kończy mi się Fit Profit w tym miesiącu, czyli za kilka dni. No i masakra, bo jak załatwię sobie kolejnego, bo no, mam jakieś zawirowania, nieważne, no po prostu, nie mogę teraz już go kontynuować, muszę załatwić sobie od nowa. A jak załatwię od nowa, to ten miesiąc najbliższy mi przepada. I ja się już wtedy rozleniwię totalnie, że ja nie będę wtedy chodzić na tą siłownię, więc ja nie wiem, co mam zrobić. Ale ta joga, słuchajcie, to może być mega byka. Joga, no ciekawa jestem. Teraz sobie zjem coś, z jakąś zupę czy coś, bo nie jadłam za bardzo rano, z wątku banana, jakąś pomarańczę, miałam w sumie taką ochotę. I będę właśnie, czekam, aż oni przyjadą po ten ekspres do kawy i później jedziemy do weterynarza ze Stefanem. Później wracam, myję się, bo mam też olej w ogóle na włosach sobie nałożyłam. Myję się, myję te włosy, przychodzi do mnie dziewczyna na korki i no właściwie mam dużo rzeczy do studia jeszcze do zrobienia. Mam dużo korków, więc wiecie, to mi się wszystko, no bardzo mam ostatnio dużo rzeczy do roboty i ja nie wiem, muszę porezygnować niestety trochę z tych korków, w sensie ja po prostu nie brać nowych osób, już nawet odmawiam niektórym, bo już po prostu nie wyrabiam z tym, ja w ogóle nie mam życia dla siebie, ja dosłownie wracam, mam korki i to już jest taka godzina, że no idę spać i tyle. No ogarniam Stefana, wiadomo, takie bieżące rzeczy, ale żeby coś większego na studia zrobić, nie mam czasu. Dlatego no nie może to tak wyglądać, niestety. Wiedziałam, po prostu wiedziałam. Byłam z nim przed chwilą, bo dosłownie wróciłam, to od razu go wzięłam, żeby wyjść z nim do ogrodu, żeby się załatwił po prostu. No i on normalnie wie, że się ma załatwić, załatwia się. Słuchajcie, pada deszcz. I mu to już nie odpowiada, że pada deszcz. Albo jak jest ciemno, też mu to nie odpowiada. Poszedł, przeszedł się po tej trawie, wrócił. Zrobił siku w kuchni i teraz widzę kupę w salonie. Super, po prostu super. Ja nie mogę, jak on mnie denerwuje z tym, bo naprawdę, widzicie, ja wyczaiłam dobrze moment. Wyczaiłam dobrze, że normalnie by się załatwił, ale coś mu nie pasowało i oczywiście nie. A kupa w salonie to nie wszystko, moi drodzy, jest jeszcze kupa w korytarzu. Słuchajcie, my już wracamy. Stefeczek niestety nie reaguje już tak pozytywnie na weterynarza, bo już pamięta te zastrzyki, co miał ostatnio, ale mi tu paruje, włączę może nawiew. Pamięta zastrzyki, które miał ostatnio, którego bardzo bolały, miał rzeczywiście takie bardzo szczypiące. I tak, pan się ucieszył, że już no, było, tak naprawdę super poprawa jest. I powiedział, że w takim razie, tak jak się spodziewałam, dzisiaj mu jeszcze dał antybiotyk w zastrzyku i na jutro dał mi jeszcze do podania ten sam antybiotyk, tylko że doustnie.
no na rano i na wieczór, no i probiotyk jeszcze, żeby pociągnąć trochę po antybiotyku, tam na 5 dni mi jeszcze go dał, więc tak naprawdę tyle. No i teraz mam go obserwować jakoś tydzień po zakończeniu leczenia, czy będzie wszystko ok, żeby to nie powróciło, bo tego się bardzo boję, mam nadzieję, że nie powróci. I przyjść z nim jeszcze na doszczepienie na zakaźne choroby. On już oczywiście jest zaszczepiony, ale jeszcze się doszczepia czasem właśnie tą ostatnią dawkę, powiedział, że można oczywiście robić testy przeciwciał, ale ta szczepionka nie powinna zaszkodzić, więc warto doszczepić, bo te przeciwciała zazwyczaj bardzo spadają. No i wtedy ma się pewność, że nie zachorują, bo mówił, że się zdarza, że rzeczywiście te psy niby zaszczepione, ale właśnie tej jednej dawki zabrakło dodatkowej i złapały je te choroby zakaźne. No i też tam mi uprzedził, żebym zabezpieczona to na kleszcze. On już był zabezpieczony właśnie i myślę, że jak będziemy na tym szczepieniu, mam nadzieję, że będzie wszystko okej też z tą biegunką i z tymi wymiotami. Jeżeli będzie wszystko okej, no to na szczepieniu się go zaszczepię i wezmę tabletkę na kleszcze po prostu i mu dam kilka dni po. No i tyle, i będzie zabezpieczony. Powiedział też, że to wam teraz też mówię, że teraz te wszystkie choroby od kleszczy, no one są wiadomo bardzo groźne, ale o dziwo mają ostatnio bardzo nietypowe objawy. Takie, że aż się w ogóle nie rozpoznaje, że to są te od kleszczy choroby. I wiecie, się leczy te psy i dopiero jak się zrobi badanie krwi czy coś, no to widać. Więc też was uprzedzam, żebyście zabezpieczali, bo co szkodzi w sumie zabezpieczyć psa na kleszcze, niż później się bujać z tymi wszystkimi chorobami i nie wiadomo, jak one się skończą. Patrzcie, co dostaliśmy ze Stefeczkiem od taty. Czekajcie, tutaj wam pokażę w świetle. Taką buteleczkę, mega fajnie. I tak trafił w ogóle, bo to jest coś, co ja chciałam kupić do wyprawki, ale stwierdziłam, że oszczędzę na tym. Mówiłam wam nawet o tym, że planuję to kupić w przyszłości. I słuchajcie, dostaliśmy. To jest taki pojemnik, że tu wlewamy wodę i tutaj naciskamy i wtedy ta woda z tego przelatuje tu i pieskowi można dać, żeby się napił. Ma też taką uprzęż na rękę, więc to jest bardzo wygodne, żeby zabrać na spacer albo w podróż po prostu. No i na zimę jeszcze pół biedy, no bo na zimę no to się na spacery raczej takie, wiecie, no pies tak się po prostu nie męczy na spacerach i nie potrzebuje tak bardzo wody jak latem. No i latem na pewno będę to zabierała. A nawet też na jakieś wyjście zimą dłuższe czy coś, to też pewnie, że tak, czy na podróż właśnie. Bo ja, wiecie, dawałam mu ze swojego bidonu bez problemu, nalewałam się na rękę, ale było to bardziej takie, no jednak mimo wszystko problematyczne i też takie dla niego mniej wygodne, bo tej wody mniej mu dostarczałam na tej dłonie, niż tu będzie mógł się napić dowoli, bardzo fajnie. Jaką sobie owsiankową bombę zapadałam, to nie dla ciebie, Stefeczku. Ogromna, tego nie widać tak na tym filmiku, ale naprawdę jest duża. I ja zawsze kiedyś lubiłam taką owsiankę bardziej, wiecie, płynną. A teraz zrobiłam taką, widzicie, bardziej zbitą. I w sumie różne mam fazy na to. Ogólnie nie jadam jakoś bardzo często owsianek, ale lubię to. W Stanach jadłam codziennie i chciałam przytyć. Jadłam codziennie owsiankę z masłem orzechowym, z awokado, z bananem, z odżywką białkową. I czekajcie, z czym jeszcze? Z czymś jeszcze? No pokazywałam wam to na pewno, więc jak ktoś pamięta, to pamięta. Ale ja dzięki tej owsiance codziennie rano po prostu przytyłam. I to ja chciałam, no więc git. Ale teraz tak w sumie mam takie fazy. Czasem chcę przytyć, czasem nie. Teraz akurat w sumie chcę. Nie wiem, nie wiem. Właśnie ja nie wiem, słuchajcie. Ale no tutaj jest banan, są trochę malin. Jest syrop klonowy i cukier, więc to jest też mega słodkie, ale ja takie lubię. Uwaga, uwaga, mini haul, nie nagrałam wam unboxingu, bo unboxing nagrywałam na snapie dla koleżanek, no ale sorry, wybaczcie. Więc mamy już w pełnej okazałości miseczki. Jak wam mówiłam, Stefan ma ten problem, że rozlewa miskę z wodą. No i on miał wcześniej te miseczki, podobne wielkościowo i w ogóle, tylko że ja mu tak kładłam je po prostu jako wolno stojące i on brał tą z wodą i rozlewał po całym pokoju, później przekręcał dosłownie i tak dalej. No i postanowiłam, że muszę kupić na stojaku, ale wiem, że na stojaku nie do końca są dobre, bo jak jest za wysoko, to pies może dostać, nie wiem, jakiś tam skrętów żołądka czy jakichś innych tam rzeczy, no nieważne, po prostu coś złego. Więc stwierdziłam, że no nie na takim typowym stojaku wysokim, ale na czymś, co będzie trzymało te miski, a jednocześnie nie będzie zbyt wysokie. No i tutaj to jest bardzo niziutkie, ale zobaczcie, ma taki stojak. To wygląda tak, pokaż Stefeczku, odsłoń. Widzicie? Tak. I po prostu tutaj wkładamy miskę. W zestawie była również mata taka, że jak się wyleje ta woda, no to wiecie, no nie na panele, chociaż on i tak rozlewa po panelach, ale ta mata to już tam taki dodatek. Spoko jest, no bo zawsze coś. Stefeczku, tutaj ona ma jakąś taką rybę, no takie trochę kocie, więc zakrywam to. Tam po drugiej stronie jest łapka psia, więc spoko. No szara, no był jeszcze zielony, ale zielony by mi nie pasował do pokoju. Mogłyby według mnie te miseczki być białe, chyba by lepiej wyglądały, ale szare też są bardzo ładne i to takie fajne bambusowe. Nie, no ogólnie spoko, wielkościowo też są fajne, one są dosyć płytkie, jakby, wiecie, niskie, ale za to szerokie. Podoba Ci się?
No chyba tak, ale ci mama zapodała. No, gdybyś mamy nie zmusił, to by ci tego nie kupowała, no ale jak rozlewałeś po całym pokoju wodę i się w niej pluskałeś, no to teraz zabawy już takiej nie będzie. Słuchajcie, wyszłam właśnie z Pepką i nie pamiętam, kiedy ostatnio sobie kupiłam jakieś ubrania Stefowi. Już pamiętam. Słuchajcie, kolejne mu kupiłam. Bluza. Taka urocza. Właśnie widziałam ją ostatnio, tylko rozmiaru nie było. Ja wam powiem, że masakra, bo ja nie wiem, jaki on ma rozmiar, bo ten mały okazał się dla niego za mały. Sweterek już mu zostawiłam, ale ubranko świąteczne musiałam oddać, bo po prostu byłoby bez sensu wydawanie hajsu, bo i tak by go nie założył. Nawet teraz już jest na niego za małe. No te znowu, bo to jest większy, są tylko dwa rozmiary, jest albo ten mały, albo ten duży. No i ten duży będzie na niego teraz za duży, ale może za miesiąc już będzie okej. No zobaczymy, on teraz szybko rośnie. Więc taka bluza, ona jest granatowa, nie widać teraz. Tak zapinana na rzep, więc dosyć łatwo zapinana. I sweterek świąteczny, to jest taki jak on ma ten jesienny, tylko że niestety jesienny jest za mały, a ten jest wystarczający, taki, że teraz będzie niego może lekko przyduży, ale no będzie na pewno git. Słuchajcie, ja nie mogę, muszę je przymierzyć. Mam nadzieję, znaczy no myślę, że nawet będą jak trochę przyduże, to je i tak zostawię, no nie, no bo to wiadomo, że będą na niedługo, ale mega urocze. Słuchajcie, jadę, coś mi zwiewa pod wycieraczką, mówię, cholera. Dostałam mandat, nie wiem, zgubiłam, kurna, nie wiem, gdzie on jest. No gdzieś go tu rzuciłam. W każdym razie dostałam nowy mandat za parkowanie. Załamana jestem, bo to jest darmowy parking. Tam się po prostu pobiera bilet za darmo. Rozumiecie to? Pobiera się bilet za darmo i ja tego oczywiście znowu zapomniałam zrobić. Raz już tam dostałam mandat. Co prawda to było tak, że to było jakoś minuta i ja się odwołałam i oni mi to klepnęli, że nie musiałam tego płacić, ale dostałam mandat. Teraz znowu dostałam mandat i ja chyba wiem nawet, który facet mi go dał, bo on stał tam tak długo i się zastanawiał, co on tam robi. I poszłam do Pepco, po czym do Lidla, patrzę, jak już jechałam, to zobaczyłam, że mam ten mandat, nie zobaczyłam go. Jeszcze beka by była, jakbym go w ogóle nie zobaczyła i by mi wywiał, no nie? Dobra, już muszę jechać, ale... No kurde, jest stuwa tak o po prostu, zwłaszcza, że to był darmowy parking. Czekajcie, bo muszę jechać. Przez własną głupotę, no ja się czuję temu winna, no bo to jest moja wina, po prostu zapomniałam i to jeszcze w tym samym miejscu drugi raz, że nadaj, dobra, nie będę trzymała tego telefonu, powinnam go zaczepić, ale już nie zdążyłam, a muszę jechać. Byłam w ogóle na jodze i było spoko, w sensie bardzo miło, czy to jakoś dużo daje, może trochę rozciągnięcia, takiej świadomości, co można rozciągnąć i tak dalej. Trochę też się dowiedziałam o tej kulturze, no i w sumie spoko, ale na pewno nie jest tak się mega efektywne dla ciała pod względem sportowym, ale jest to może i dobry na relaks, nauczyć się, żeby się nauczyć relaksu. Ja tego nie umiem chyba za bardzo. Słuchajcie, zobaczcie, chciałam mu to przymierzyć i widzicie, że oni zrobili kurczybyki takie specjalnie, widzicie, żeby nie móc przymierzyć. Że to jakby przyczepili to. I no może po to, żeby po prostu pieski nie przymierzały, w sensie ja to rozumiem, bo może być też tak, że na przykład, że pieski, wiecie, mogą mieć jakieś pływy, coś, żeby nie przekazywać później na inne. Ale jak mu tak dołożyłam mniej więcej do niego, no teraz wam oczywiście nie pokażę, to naprawdę wygląda to spoko. W ogóle zobaczcie, jaka ta pufa, co on zrobił z tą pufą. On generalnie tą pufę już bardzo zniszczył. Ja albo ją, no za jakiś czas będę musiała wyprać, albo ją po prostu wywalę, no i tyle. A teraz to drugi sweterek, ja myślę, że też go, a nie, jego możemy chyba przymierzyć w miarę, a nie, widzicie, też jest tutaj taki podszywany, żeby nie móc przymierzyć, kurde, ale no jak się go tak przyłoży, no on może teraz będzie na niego trochę za duży, ale za jakiś właśnie miesiąc myślę, że git, a to taki świąteczny, to jeszcze podrośnie. Patrzcie, jaki on jest puszysty, jak on wygląda. Ja mu wczoraj obcięłam w okolicach oczku, więc wreszcie ma oczka i wreszcie widać go i on widzi. I dzisiaj byliśmy na spacerze w lesie i się ubrudził, więc go wykąpałam, no i go wyczesałam i jaka to jest kulka, ale czuć bardzo, że mu odrosła, w sensie urosła dużo włosów, sierści, bo jak się go suszy, no to suszenie zajmuje o wiele więcej czasu i jak się czesze, to tak dłużej się ciągnie tą szczotkę, wiecie. Jak na razie nie miał poważnych kołtunów, ani razu nie zdarzyło się, że jakiś taki poważny kołtun był. Liczę, że będzie tak jeszcze przez miesiąc, póki mamy taką poważniejszą wizytę u groomera. No bo niestety nie ma terminów na wcześniej, ale jak on wygląda jak lew. Jak lew, Stefeczku, ty jesteś lewem? Słuchajcie, nienawidzę wychodzić z domu, od kiedy mam Stefeczka. Jakby mi tak serce się kraja. Nie wiem, jak się mówi, chyba tak. Po prostu nienawidzę tego robić, bo ja go zostawiam. On wie, że ja go zostawiam. I wychodzi z tego pokoju, żebym ja nie wyszła przed nim. I słuchajcie, tak mnie jest go szkoda, jak go zostawiam, schodzę i on płacze.
No ale muszę, przecież nie mogę tego psa, wiecie, jakoś rozpuścić, że później, jak wiecie, nie będę zastawiać i tak dalej. Zresztą no, muszę iść na uczelnię, ale ogólnie mówię, no bo później będzie sytuacja, że naprawdę będzie musiał stać sam, będzie to dla niego wielka trauma, więc ja nie chcę tak robić. Tak samo się go staram przyzwyczajać do różnych głośnych dźwięków, różnych sytuacji, gdzie jest na przykład dużo ludzi i tak dalej. Teraz lepiej, żeby się przyzwyczaił małym kosztem niż kiedyś, żeby była to dla niego trauma. Ale tak mi jest szkoda, jak on zostaje sam i tak płacze. Boże, już chcę wrócić, a jeszcze nawet nie wyszłam.